No to siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym ciąg dalszy prac. Zaczynamy robotę. Stół niestety za dużo się nic nie zmieniło. Mimo tygodnia od ostatniego odcinka. Można powiedzieć, że organizowałem części i robiłem takie mniej więcej plany, jak to powinno wszystko być zrobione. Oczywiście syf, jak to zwykle u mnie jest, na to nie zwracajcie uwagi. Opowiemy sobie o komponentach, które wykorzystam do wersji trzeciej, Stage 3. Oczywiście rysunki na tablicy, jakie były, takie są. Ale pozwolę wam zrozumieć, co ja tu będę budował, jeśli ktoś jest tutaj u mnie na kanale nowy. Link do filmiku, gdzie tutaj tłumaczyłem, macie teraz tutaj u góry w rogu. Możecie sobie wbić, zobaczyć. A my tu będziemy wszystko, kurwa, przebudowywać, przekombinowywać, przerabiać. A propos całego tego turboloncina wcześniejszej wersji. Będzie tutaj naprawdę kozacko. Przynajmniej tak mi się wydaje. I będą osiągi jeszcze dużo większe. Też mi się tak wydaje, niż było to wcześniej. Lecz, nie ukrywam, mam takie troszeczkę problemy logistyczne. Jestem sam, nie mam za bardzo z kim tutaj podyskutować. Nie mam za bardzo z kim rywalizować. Bo to byłaby dla mnie super motywacja. Więc też tak to wszystko się ciągnie, mam troszeczkę lej mi się załącza. A jakby była jakaś rywalizacja z kimś, no to w budowie, no to byłoby to jakoś to fajnie szło. No samemu to tak nudnie wam powiem szczerze. Tutaj sobie już robiłem przymiarki, może na 50 tej, coście widzieli, co odpalałem ze złomu. Robiłem sobie takie mniej więcej przymiarki, co i jak będzie wyglądać, lecz dochodzę do wniosku, że będę musiał zmniejszyć średnicę rury wydechowej, ponieważ nie chciałbym pchać nie wiadomo ile powietrza, a zwiększyć ciśnienie do ładowania ile się da. Wcześniej my to robili niby doładowanie na maksa, ale gaźnik nie miałem odpowiednio wyregulowany, a także nie chciałem zbytnio to tak zrobić, żeby się zepsuło od razu, bo chciałem sobie pojeździć. Więc musicie mi wybaczyć, że nie wyciągałem maksymalnych osiągów z poprzedniego loncina, jak i moja wiedza troszeczkę na to nie pozwalała, bo popełniłem parę tam takich istotnych błędów, do których mam świadomość dopiero dziś, po dłuższym przeszkoleniu się. Popełniłem parę poważnych błędów, ale w tej wersji V3 postaramy się je zlikwidować, żeby tym razem loncin chodził jak żyleta. Specjalistów od uturbiania nie będę słuchał, ani trochę. Będę robił to na logikę. Chociaż możecie mówić, że jestem idiota, albo nie znam się, albo coś tam. To mnie akurat niestety dla was, ale nie ruszy. Będę dalej dążył do zrobienia tego po swojemu. Jeszcze nie w tym projekcie, ale już szykuję się na kolejny upgrade, czyli wersję V4, gdzie mogę wam powiedzieć, że założenia są w granicach około 3 barów do ładowania. Zobaczymy, czy wytrzyma V3 wersję. Jak wytrzyma silnik V3, robimy V4 i tam z drobnym wspomaganiem będziemy osiągać około 3 bara do ładowania. Dlatego będzie nam potrzebny potężny zbiornik. Będzie mieć zbiornik taki, skręcany na śruby. Stalowy. Żeby te ciśnienie wytrzymał. I oczywiście w przyszłości też myślałem, żeby jak coś dało się pompę paliwa do czegoś wsadzić, więc jak coś, no to będziemy mieli na pompę paliwa. To nie będzie jeszcze taki zbiornik ostateczny, tylko taki do testów. Więc to mamy zbiornik paliwa. Potężny, mocny. Tym razem rozerwie prawdopodobnie silnik, a nie zbiornik, więc jak gdzieś poleci tłok albo poleci głowica, no to będziecie wiedzieć, że moc jest, nie? Wcześniej mieliśmy taki gaźnik. To jest VM26 Mikuni. Gaźnik był dużo za duży.
doszłem do wniosku, że gaźnik jest dużo za duży i będziemy montować gaźnik seryjny, czyli PZ19. Oczywiście zaraz do specjaliści się wypowiadać, to nie będzie działać, to nie ma opcji działać, jak można ładować gaźnik na ciśnienie, znaczy gaźnik podciśnieniowy do uturbiania silnika. Nie przejmujcie się, wszystkie gaźniki jakie montowałem pod turbo były przerobione, ten gaźnik też będzie całkowicie przerobiony typowo pod turbo. No, bo nikt nie może tego zrozumieć, że jak się wie, jak działa gaźnik, to da się łatwo ten gaźnik przerobić pod turbo, tak? Albo są typowo gaźniki pod turbo, no to ktoś to musiał zbudować, nie? Więc jak patrzy się na internet, zna się zasadę działania, więc w prosty sposób da się taki gaźnik przerobić. Ja to robię, chociaż wam tego na razie nie pokażę, dopóki nie opanuję tej sztuki do perfekcji. Jak opanuję tą sztukę, to wam pokażę, jak gaźnik przerobić. Bo nie chcę na początku robić jakiejś tam gówno burzy, póki jeszcze to nie będzie działać tak, jak powinno, więc przymknijcie na razie na to oko. Musicie mi wybaczyć, że wam na razie nie pokażę, jak przerobić gaźnik. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Tu jest kawałek rury, taki ze śmieci, żeby to naszło na to. Tym się nie zagrujcie. Bo to jest z poprzedniej turbiny, którą montowaliśmy, pozostałości. Tu jakieś przejściówki. To będzie też bardzo istotny element. Kupiłem to chwilę temu, ale niestety motor mi się spalił, nie zdążyłem tego zamontować. Jest to regulator ciśnienia paliwa. Ponieważ niestety miałem problemy z ciśnieniem paliwa, czyli między doładowaniem a podciśnieniem miałem takiego laga dość mocnego i czasami było tak, że motor mi siepało, nie? Tak trzepało motorem dość mocno, bo był właśnie między przejściem w tryb z podciśnienia na doładowanie i czasami miał takiego laga, że jak nie wkręciłem się dość szybko między jeden tryb a drugi, no to mi zaczęło siepać motorem, nie? Mam nadzieję, że rozumiecie. Dlatego potrzebuję właśnie coś takiego. Będziemy to też montować. Tu oczywiście to rozbierałem, dlatego jest takie roztermoszone. Bo oczywiście ja, jak to ja, muszę zawsze poznać zasady działania, zanim coś tam zacznę montować. Więc musiałem się doszkodzić, jak na jakiej zasadzie to działa, żeby to udoskonalić. Tutaj oczywiście mamy też coś takiego. To też zamontujemy. Albo jedno, albo drugie. To jest w mniejszej średnicy, to ma takie trochę większe przepływy, nie? Tu jest większa średnica. O. I zamontujemy to. Zamontujemy to tak. Czyli zamontujemy powrót oleju z turbiny do korka spustu oleju. Troszeczkę się boję tylko i wyłącznie jednego, że w tym mogą się po pewnym czasie, w tej śrubce mogą po pewnym czasie uzbierać się jakieś osady, nie? Jakieś opiłki, jakieś śmieci, bo to jest najniższy punkt, nie? Więc jedynie ten, ale to po jakimś czasie i tak trzeba będzie olej wymieniać. Tutaj trzeba będzie częściej zaglądać do tego oleju. Dla mnie to akurat nie będzie problem. No, jedyny taki minus, że w tym dziadostwie mogą się tam zbierać, bo to najniższy punkt, jakieś syfy. No. Oczywiście turbina. Ta turbina ma około 100 motogodzin nalatane w moich projektach. Oczywiście wszystkich jazd moich nie widzieliście, strojenia, niestrojenia i tego wszystkiego. Ona naprawdę ma nalatane skurde ze 100 motogodzin. I kręci się bez problemu. Luzy takie jakie były, takie są. Nic się z nią nie stało, teraz jest okopcona cała, bo to jest wyciągnięte ze spalonego motoru. No ale widzicie jak to jest, jak to wygląda. Więc tą turbinę trzeba będzie wyczyścić, nasmarować i ona też pójdzie dalej do projektu. Bo bardzo fajnie to działa na tym. Rozprężnik, ten mój pseudo, co nie możecie za bardzo zrozumieć o co z tym chodzi. Nie będzie niestety ten.
bo doszedłem do wniosku, że muszę to przeprojektować. Tak czy inaczej, muszę to zrobić pod mniejszą średnicę rury, bo tutaj jest pod ten właśnie PZB, pod VM26, tam jest dużo większa gardziel, a muszę zrobić pod PZ-a mniejszą, więc tutaj będzie to wszystko do przerobienia. Cały rozprężnik też zostanie przerobiony. Prawdopodobnie go troszeczkę zmniejszę, ale to tylko i wyłącznie na testa, chociaż w teorii on powinien być jeszcze większy niż obecnie jest. Ale prawdopodobnie go zmniejszę o pół. Zrobię taki połowę mniejszy, żeby tylko sprawdzić, jak to tutaj będzie. Nie wiem, czy wam mówiłem, te kolanko tak samo będzie o mniejszej średnicy niż tu, żeby zwiększyć ciśnienie. I co jeszcze? No tak, no to będzie chyba tyle z takich newralgicznych podzespołów, jakie tutaj nam będą potrzebne. I co będziemy robić? No w kolejnym odcinku będzie typowo robota i nie będzie praktycznie w ogóle gadania. Będę jechał ostro z tematem, więc dlatego chcę wam w tym odcinku wytłumaczyć, co tu mniej więcej będę wykorzystywał. Oczywiście zamontujemy tak samo z powrotem wyjście, tak jakby na chłodnicę. Olej prawdopodobnie nie będzie chłodzony, jeszcze się zastanowię, ale może zamontujemy dodatkowo jeszcze chłodnicę oleju. Ale to po fazie testów prawdopodobnie dopiero zamontujemy. Najbardziej kontrowersyjne pewnie dla wszystkich będzie to, że będę montował taki maluteńki gaźniczek z taką malutką gardzielką, nie? Ale ten gaźnik spokojnie wydala przy 6 koniach, więc na podciśnieniu przy 6 koniach, a co dopiero jak walniemy w niego jednego bara, no to powinno spokojnie 12 koni minimum, bez żadnego problemu 12 koni powinno to wyciągnąć, ten gaźnik przepuścić, nie? No na to, ile tutaj będzie gardziel ssąca przez kanały, nie kanały, przez wydech, przez to wszystko, bez problemu 20 koni powinienem dzięki temu gaźnikowi osiągnąć. Regulator zobaczymy, czy będzie działać, bo to kurde chińszczyzna, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko tutaj działać. Na razie będziemy bez pompy paliwa, ewentualnie później będziemy się bawić w pompę paliwa. No dobra, tyle, kończymy. Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku, już tym razem z roboty, więc zachęcam do subskrypcji. Zachęcam do łapkowania. Będzie się działo. Chyba. Do następnego, na razie, trzymajcie się. Hej!